1 maja 2004 roku, po ponad 9 latach ciężkich starań, wielu zmian oraz negocjacjach, Polska wreszcie ma zaszczyt dołączyć do Unii Europejskiej. Na placach wielu polskich miast wybrzmiewa hymn Polski, a zaraz po nim Oda do radości. W wielu urzędach, ministerstwach oraz gospodarstwach obok flagi polskiej zostaje wywieszona nowa flaga. Flaga Unii Europejskiej. Przypominamy tylko, że Polacy ponad wszelkimi podziałami zadecydowali o wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zabrało prawie 77,5% głosujących, a najwyższym poparciem dla integracji wykazało się województwo opolskie. Dla wiadomości, Karol Drausal. Dziś można powiedzieć tylko jedno. Warto było się starać, bo Unia Europejska to przyszłość każdego z nas.